Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 14, komentarz. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. To krótkie wyrażenie przyimkowe do tego nawiązuje do zbawienia i stanowi wstęp do przedstawienia celu, z jakim Bóg nas zbawił. Jesteśmy powołani, by dostąpić chwały Pana Jezusa. Jednocześnie wymieniony jest także środek, którym Bóg posługuje się, aby przez swojego Ducha działać w ludziach. Jest to Ewangelia, którą ludzie zostają, przez którą ludzie zostają doprowadzeni do pokuty, idą za Bożym wołaniem i mogą mieć udział w Jego przeznaczeniu. Paweł nazywa ją tutaj naszą Ewangelią. Drugi Tesaloniczan 2:14. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię. Ewangelią Bożą też nazywa naszą Ewangelią. Już w pierwszym liście apostoł mówił wielokrotnie o Ewangelii, nazywając ją naszą Ewangelią. Na przykład rozdział 1, werset 5, UBG, 1 Tesaloniczan, 1:5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas, czyli nasza Ewangelia. Ewangelią Bożą, rozdział 2, 2 werset. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Ewangelię Bożą. I jeszcze 8:9 wersety. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszakże pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Ewangelią Chrystusową, rozdział 3, werset 2. Zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej. Lub zwyczajnie Ewangelią, rozdział 2, werset 4.
Ewangelia. Oczywiście jasne jest, że każdorazowo chodzi o tę samą jedną Ewangelię. Absurdalne jest twierdzenie, jakoby istniało więcej rodzajów Ewangelii, a Ewangelia Pawłowa była tylko jedną z nich. Nie. Niezależnie od tego, jak jest nazwana, jest to zawsze Ewangelia Boża o Jego Synu. List do Rzymian, 1 rozdział od 1 do 3. Bóg jest jej źródłem, Pan Jezus jej treścią. Kazanie tej Ewangelii zostało powierzone ludziom. Sam apostoł Paweł był jednym z najznakomitszych zwiastunów Bożego poselstwa do ludzi. On i jego towarzysze tak dalece utożsamiali się z tym, co głosili z Bożego ramienia, że słusznie mogli nazwać ją naszą Ewangelią. Przyjęcie Ewangelii wprowadza nas w obszar powołania Bożego. Wybranie datuje się na początek, zaś powołanie ma miejsce wtedy, gdy człowiek przez Ewangelię idzie za wezwaniem Boga. Niemniej jednak powołanie, o którym tu czytamy, nie polega na tym, iż jesteśmy przeznaczeni do wiary czy do błogosławieństwa, co również jest oczywiście prawdą. W listach do Tesaloniczan powołanie oznacza jednak, że zostaliśmy powołani do przyszłej chwały, która powiązana jest z Królestwem, jakie nasz Pan ustanowi na tej ziemi. Już w pierwszym liście apostoł napominał wierzących, by prowadzili życie godne Boga, który powołuje nas do swego Królestwa i chwały, o czym czytamy w drugim rozdziale, w 12 wersecie. Tutaj nie jest co prawda mowa w sposób bezpośredni o Królestwie, lecz o chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak jest to właśnie ta chwała, która w pełni objawi się w Królestwie w czasie Nowego Przymierza. Już dzisiaj jest on uwielbionym Synem Człowieczym. Bóg wywyższył go po dokonanym dziele. Nadchodzi jednak czas Nowego Przymierza, gdy już po 7 latach ucisku Pan Jezus Chrystus wróci na ziemię i rozpocznie nowe przymierze, gdy Pan Jezus zostanie uwielbiony również na tej ziemi, na której stał niegdyś krzyż Jego, i to w sposób oficjalny będzie uwielbiony i w sposób publiczny. Nadchodzi jednak czas, gdy zostanie uwielbiony również na tej ziemi, na której stał niegdyś Jego krzyż, i to w sposób oficjalny i publiczny. Przez wiarę już dzisiaj możemy oglądać tę chwałę i podziwiać naszego Pana. On przeszedł przez cierpienia do chwały. Zajmujemy się nią, ale wiemy również, że nadchodzi dzień, kiedy będziemy mieli w niej udział. Jest to ten dzień, w którym Pan Jezus zostanie uwielbiony w swoich świętych. Rozdział 1, werset 10. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Drugi Tesaloniczan, 1 rozdział, werset 10, według UBG, Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej.
gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. My, którzy jesteśmy dzisiaj współuczestnikami Jego odrzucenia, będziemy dzielić również Jego chwałę. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Rzymian 8 rozdział, werset 17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Porusza to nasze serca, gdy myślimy o tym, że Pan będzie dzielił z nami wszystko, co posiada jako człowiek. On sam powiedział, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Jana 17:22. Paweł pisze, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Kolosan 3 rozdział 4 werset. Możemy z radością czekać na ten moment. Jasne jest, że istnieje również chwała, której nigdy nie będziemy z Nim dzielić. Natomiast będziemy oglądać ją w wieczności i podziwiać w domu Ojca. Jest to Jego odwieczna chwała jako Syna Bożego. Jana 17:24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Zatem cel naszego powołania w odniesieniu do śmierci leży zupełnie po drugiej stronie. Nie jesteśmy przeznaczeni na sądy, które w dniu Pańskim dotkną tę ziemię. Lecz stoimy po stronie zwycięzcy, objawimy się razem z Nim w chwale i będziemy w niej uczestniczyć.